I druga pozycja, jaką polecam, to jest alt. Tak jak wspomniano, w MLS-ie najlepiej brać obie te drażetki, dlatego że alt akurat jest na alergię oczyszczający krew z kompleksów immunologicznych związanych z rozwojem alergii, czyli to jest bardzo, bardzo dobry produkt, między innymi na alergię, bo tak jak już pewnie wspominałam, tutaj jak gdyby w odpowiedzi dla tego, co możemy spotkać w aptekach, nie ma skutków ubocznych, a są walory dodatnie i o tym właśnie teraz. Eliminuje swędzenie, podrażnienie, obrzęk, katar. Poprawia właściwości reologiczne krwi, oczyszcza krwiobieg z kompleksów immunologicznych związanych z rozwojem reakcji alergicznej. Oczyszcza układ limfatyczny, normalizuje układ odpornościowy, zwiększa odporność organizmu na agresywne wpływy zewnętrzne. No, nie, dzisiaj jest to po prostu jak gdyby jak najbardziej na miejscu, jak najbardziej wskazane. Neutralizuje niebezpieczne toksyny, radionuklidy, pomaga oczyścić organizm ze zbędnych produktów próchnicy, eliminując w ten sposób samą przyczynę alergii i zapobiegając jej nawrotom. I tutaj już też nie ma potrzeby jak gdyby podkreślania, że firma wychodzi naprzeciw nie tylko temu, żeby przywrócić organizm do równowagi, ale też zadbać o to, żeby on w tej równowadze pozostał, tak? Wskazania do zastosowania, ale alergie dowolnego pochodzenia, skłonność do alergii i obniżona odporność. No i też tutaj z uwagi na to, że jest oczyszczany układ limfatyczny i układ krwionośny, no to wiecie Państwo, że krew to jest taki eliksir naszego kochanego ciała, która przenosi wszystkie te ważne substancje dla tego ciała. Także jeżeli ona jest oczyszczona, to zdajecie sobie Państwo sprawę, a do tego jeszcze oczyszczony układ limfatyczny. Jak ciało zacznie funkcjonować i tak jak w poprzednim odcinku mówiłam o MLS-ie, połączenie tych dwóch to jest po prostu strzał w dziesiątkę. I jakie mamy składy tutaj? Suszone liście zielonej herbaty, wiązówki, suszone kwiaty rumianku, suszone korzenie imbiru, suszone korzenie lukrecji, suszone liście eukaliptusa, suszony mangostan, suszone winogrona, mielony cedr, suszona porzeczka, suszona jarzębina, korzeń lukrecji, ekstrakt z pestek winogron, koniczyna, aronia, eukaliptus pokrzywa, orzechy sosny, imbir, mangostan, czarna porzeczka. Oczywiście składy drażeczek są podane częściowo, bo są opatentowane. Optymalny czas przyjęcia to rano, najlepiej zalecany, tak jak tutaj właśnie jest też z MLS-em, przy jednoczesnym stosowaniu tych tabletek. Pierwszy MLS ALT jest przed snem. MLS na sen, a ALT rano. O, tak ma być. Dobra. Co jeszcze? Inne składniki, niesyntetyczne, oczywiście syrop glukozowo-fruktozowy w 100% jest niesyntetyczny, czyli jest naturalny, cukier buraczany, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, aromat czarnej porzeczki i antocyjany. Dobra.